STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Drugi września 2021 roku, 10 odcinek pierwszego sezonu Studio Słoneczna. Marcin Uchowit, witam Państwa bardzo serdecznie z terenu Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonecznej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj zawodnik żółto-czerwonych, Karol Struski. Cześć Karol. Witam serdecznie, witam. No cóż, nie wypada, nawet nie możemy zacząć od innego tematu niż wczorajszy mecz. Myślę, że zrobimy to szybko, pogadamy o tym krótko, bo i nie ma czego rozpamiętywać. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No tak, to był taki mecz, który był dobry na przełamanie na pewno. Puchar Polski trochę, no wiadomo, inne rozgrywki niż Liga. No cóż mogę powiedzieć, no... Bardzo był to istotny dla nas mecz, ale teraz jest czas, żeby skupić się już na lidze. Było, minęło, moim zdaniem nie warto rozpamiętywać w ogóle. A powiedz, to, że gracie teraz tak często, graliście z Lechią, zaraz mecz z Lechem, wcześniej też graliście w Płocku, to ma jakiś wpływ? To znaczy inaczej, na pewno ma, ale jak duży na Was, na Waszą postawę? Ciężko powiedzieć, no my też jesteśmy sportowcami, my jesteśmy przygotowani na taki wysiłek i myślę, że nie ma co tutaj się, co tutaj mówić, że to przez to po prostu zostawić to, co było za nami i patrzeć tylko i wyłącznie w przód. Wszedłeś w przerwie tego spotkania. Jakie instrukcje przekazał Ci trener? Bo do przerwy przegrywaliśmy, było 0-2, ale jeszcze można było odwrócić losy tego meczu. Dostałem takie informacje, które dostał też Krzysiek Toporkiewicz, który grał na tej pozycji, na którą za niego wszedłem, no, żeby być pod grą, żeby odważnie te akcje rozprowadzać, no i przede wszystkim gonić ten wynik, tak. Myślę, że tyle wystarczy na temat Pucharu Polski. Tak jest. Tak jak mówiłeś, nie będziemy tego rozpamiętywać. Mecz z Lechem już niebawem i na tym trzeba się skupić. Lech jest rozpędzony, ale, co podkreślali w wywiadach pomeczowych twoi koledzy z drużyny, m.in. Fiodor Czernych, nie jest tak, że Lechowi nie możemy się przeciwstawić. No, też tak uważam. No, ja myślę, że Lech, mimo że jest rozpędzony, no to jednak nie lubi grać w tym Białymstoku. No, pokazaliśmy to w przeszłości, że im się tu trudno gra, nam się z nimi dobrze gra i to, że oni są w formie, że są rozpędzeni, a my gdzieś tam te punkty cały czas tracimy, to myślę, że to nie znaczy, że oni będą tutaj mieli łatwo i że z nami wygrają. Wręcz przeciwnie. Liga jest taka, że lubi zaskakiwać i my chcemy tutaj zgarnąć 3 punkty. Słusznie powiedziałeś o tym, że nasza liga jest taka, że lubi zaskakiwać. Często jest tak, rozmawialiśmy też o tym przed programem, że jakiś zespół jest w formie, wydaje się być nie do zatrzymania, a potem nagle, nie chcę powiedzieć, że potyka się, ale osiąga niezadowalający dla siebie rezultat w meczu z drużyną, która jest pod formą. No tak, no jak wszyscy widzą, w naszej lidze ciężko drużyną złapać serię taką. No akurat Lechowi się to udaje teraz, ale tak z perspektywy, jak się ogląda Ekstraklasę, poprzednie sezony, ten sezon, no to naprawdę widać na przykład, że drużyna fajnie się prezentuje, a za tydzień jest cieniem po prostu samego siebie w następnym meczu. Także no taka po prostu taka liga i ma to swoje plusy i minusy na pewno. Na mecz z Lechem oczywiście czekamy, zapraszamy Państwa razem z Karolem tutaj na Słoneczną, to już w najbliższy piątek, godzina 20:30. Oglądają Państwo stream, rozmowę na żywo z Karolem Struckim, zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo, Jaga TV, widzę, że już są pierwsi nasi widzowie i może od pytania z czatu zaczniemy. Pytanie dotyczące, jeszcze niestety muszę Cię pomęczyć, to chyba kibiców najbardziej interesuje, czyli meczu z Lechią Gdańsk. Co sądzisz o Waszej obecnej grze, czego zabrakło w meczu z Lechią? Myślę, że w meczu z Lechią zabrakło tej otwierającej bramki z naszej strony, bo naprawdę w tych naszych meczach widać, że kreujemy tę sytuację, ale pierwsza lepsza sytuacja przeciwnika i tą bramkę tracimy. No, też można mówić trochę o nieszczęściu, ale jak się to powtarza, no to jednak łatwiej by było, gdybyśmy tą bramkę po prostu strzelili jako pierwsi. No, dawno w meczu nie strzeliliśmy pierwsi bramki, a to w ogóle zmienia całkowicie obraz tego, zmienia nastawienie, zmienia mentalność drużyny i myślę,
że w tym momencie, w którym się znajdujemy, no to taka bramka otwierająca z naszej strony doda nam tylko skrzydeł i pomoże nam wyjść z tego kryzysu, że tak powiem. Gonienie gry, gonienie wyniku to zawsze jest ryzykowne, a właśnie Jagiellonii, tak jak wspomniałeś ostatnio, no to w dużej mierze dotyczy. To też nie jest tak, że w meczu z Lechią na początku, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wyglądało, ale wydaje mi się, że ty też się z tym zgodzisz. Te pierwsze 20 minut mieliśmy przewagę, były sytuacje, chociażby pamiętam, Fiodor chyba dwukrotnie dośrodkowywał w pole karne, także być może faktycznie ta bramka, strzelenie, wyjście na prowadzenie, ten komfort z tyłu głowy, to jest może coś, czego brakuje. No tak, no ja pamiętam chyba najbardziej tę sytuację, gdzie była zagrana piłka wzdłuż, tak, i Krzysiek, zabrakło mu tam, nie wiem, kilkunastu centymetrów, żeby ją po prostu wepchać. No nam właśnie brakuje, żeby po prostu być pazernym bardziej w tym polu karnym, iść na tą piłkę i po prostu też trochę szczęścia, żeby ta piłka w końcu wpadła, tak, a nie żebyśmy po prostu musieli gonić, bo teraz cały czas gonimy te wyniki, często się budzimy też dopiero po jakiejś bramce straconej, to nam daje impuls, a właśnie tak jak mówiłem wcześniej, lepiej by było, gdybyśmy to my właśnie wyszli na prowadzenie i szukali kolejnych bramek, żeby już ten mecz mieć pod kontrolą. Zachęcamy Państwa oczywiście, tak jak mówiłem, do zadawania pytań na czacie live. Będziemy się starali je Karolowi zadawać. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie like, jeżeli ta transmisja Wam się podoba. A ja teraz chciałbym przejść do pytań, które nadeszły do nas wcześniej, czy to drogą mailową, czy to na różnego rodzaju social media, ale nie tylko. Są też pytania, o czym Ci mówiłem, od Twojego kolegi z drużyny. Do nich przejdziemy później. Na początek pytanie, myślę, że takie przyjemne i kompletnie dotyczące obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujecie jako drużyna. Pytanie personalnie do Ciebie, jakiemu klubowi z Polski i z zagranicy kibicowałeś jako dziecko? No z Polski jako dziecko kibicowałem Górnikowi Łęczna, czyli... Boże, co za zaskoczenie. Zespołowi, w którym zaczynałem swoją przygodę, więc też się nie interesowałem raczej tak polską piłką, tylko po prostu kibicowałem Górnikowi, a z zagranicy no to od zawsze Borussii Dortmund kibicuję. Myślę, że to... się wzięło od trio, tak. Czyli Lewandowski, Błaszczykowski czy Piszczek, który najbardziej? Nie miałem. Sebastian Tyrała pewnie. Nie kojarzę. Nie z rezerw Borussii. Nie kojarzę, ale tak już zostało i mimo, że nie ma już żadnego, znaczy jest Piszczek, ale trio się rozpadło, to Borussia została. Okej. Okay. Pytanie krótkie, zwięzłe, ale myślę, że odpowiedź będzie trochę dłuższa i skomplikowana. Na której pozycji czujesz się najlepiej? No, myślę, że na tej, na której występuję obecnie, czyli to jest typowa ósemka, środkowy pomocnik. Po prostu myślę, że tam się czuję najbardziej komfortowo, że zarówno mogę popracować w defensywie, odebrać piłkę gdzieś tam, i tą piłkę też wyprowadzić spod własnej bramki i podłączyć się do akcji ofensywnej. Także taka pozycja, że tak powiem, pomocnika box to box, to tak się najlepiej czuję. A w drugiej, drugi wybór jakby? Gdzie mógłbyś jeszcze grać, gdzie byś siebie ewentualnie widział? Myślę, że drugi wybór to jest dziesiątka, ale do tej dziesiątki jednak musiałbym też trochę więcej inne rzeczy rozwijać, żeby być taką typową dziesiątką, bo tam takie rzeczy jak finalizacja to na pewno muszę jeszcze doskonalić, bo nie wygląda to tak, jakbym chciał na pewno. No, masz się od kogo uczyć w Jagiellonii. Dokładnie tak. Teraz seria pytań, które nadeszły dotycząca Górnika Łęczna i Twojego w nim pobytu. Pierwszy z nich, zeszły sezon spędziłeś na wypożyczeniu w Górniku. Byłeś tam podstawowym zawodnikiem, rozegrałeś większość spotkań ligowych. Co dał Ci ten pobyt? Czego nauczyłeś się podczas gry w Łęcznej? No myślę, z perspektywy czasu ta decyzja o wypożyczeniu do Górnika była moim zdaniem bardzo dobra w tym okresie dla mnie, bo tutaj tylko trenowałem z pierwszym zespołem, a tam już zdobyłem takie doświadczenie w meczach i na dobrym poziomie, no bo to była pierwsza liga. Popraw mnie, jeśli się mylę, tam 26 chyba spotkań, tak? Gol i asysta, twój bilans. Tak, tak. No czyli podstawowy gracz, tutaj nasz widz się nie myli zupełnie. No podstawowy gracz, liczby trochę słabe, ale no, pierwszy sezon i tak oceniam go pozytywnie. No, wyniosłem dużo trochę takiego obycia, trochę,
że tak powiem, otrzaskałem się z tymi większymi i to mi teraz pomogło. W rozmowach przed dzisiejszym odcinkiem z osobami w klubie zwracaliśmy uwagę na to, że ty w trakcie tego pobytu w Łęcznej i później, jak do nas wróciłeś, już nie chodzi tylko o twoją technikę, poruszanie się na boisku i doświadczenie, bo to wiadomo, że nabyłeś, ale też i po prostu fizycznie rozbudowałeś się. Siłownia chyba była grana trochę w Łęcznej, co? Było, ale też zawsze tak jakby trenerzy mi mówili, że ja trochę tak jakby później dojrzewam niż wszyscy, że tak powiem, że zawsze byłem najmniejszy w swoim roczniku, grałem ze starszymi i jednak taki czas przyszedł w końcu, że tej masy trochę więcej, trochę bardziej obudowałem to wszystko i no wiadomo, to nie jest najważniejsze, ale to na pewno pomaga często i ja nie teraz, żebyś dla mnie nie zrozumiano, że ja jestem jakimś kolosem czy coś, bo i tak jestem bardziej wątły na boisku, tak? Nie mam przewagi nad zawodnikami. Spokojnie, tutaj na twoim miejscu jakiś czas temu siedział Wojtek Nowicki, także nasi widzowie, którzy pamiętają tamten odcinek, to mają porównanie. No to ja tu zajmuję niewielką część tego studia. No, także to... To pozwolisz, przejdę do kolejnego pytania, które wcześniej nadeszło. Oczywiście za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do nadsyłania kolejnych na czacie na żywo. Pytanie, no, troszkę niewygodne też dotyczące gry w Górnika. W Górniku zabrakło ci w finale baraży o wejście do Ekstraklasy. Co było powodem twojej absencji? Powodem była głównie zmiana formacji, bo... Ja głównie w drugiej rundzie występowałem, w tej rundzie wiosennej na dziesiątce właśnie, graliśmy w 4-2-3-1 i początek mieliśmy bardzo fajny, ja tam grałem praktycznie od deski do deski i dobrze to wyglądało, ale też złapał nas taki kryzys. No, można powiedzieć podobnie jak tutaj, że nie mogliśmy wygrać tego meczu, brakowało nam tego szczęścia, bo też gra nie była zła i po prostu trener potrzebował jakichś zmian. Przeszliśmy na ustawienie 4-4-2, a trener Kamil Kieraś bardziej mnie widział jako takiego ofensywnego zawodnika, więc te dwie nasze dwóch środkowych pomocników to byli bardziej tacy defensywni i w moje miejsce na młodzieżowca wskoczył wtedy Bartek Kukułowicz, który no też fajnie się prezentował przez cały sezon, sumiennie trenował i też wykorzystał tą szansę w końcówce, ale też na przykład w półfinale z Tychami, jak graliśmy, no to przegrywaliśmy właśnie w 80 minucie i trener się zdecydował na zmianę, miałem ożywić. Miałem właśnie dać ten impuls do ofensywy i to też bardzo dobrze wspominam tamto spotkanie. Ja przypomnę, to w półfinale właśnie z Tychami był konkurs rzutów tak, karnych? Tak. No. Wtedy w 89 minucie wyrównaliśmy na 1-1 i tak już zostało do końca dogrywki. Czyli niezły roller coaster. Tak, emocje naprawdę ogromne. I kończąc już temat Górnika Łęczna, przynajmniej na ten moment, o ile nie nadejdą jakieś kolejne pytania dotyczące zielono-czarnych, na co stać twoim zdaniem Górnika w tym sezonie? Czy zielono-czarnym uda się utrzymać? Myślę, że stać ich na pewno na utrzymanie, bo cieszę się, że się przełamali. I to w takim, że tak powiem, meczu, w którym już wszyscy skazywali ich na pożarcie, bo 2-0 było, ta gra też nie wyglądała zbyt dobrze. A to nagle przebudzili się, złapali ten wiatr w żagle i jeszcze w ostatniej minucie na 3-2 wyszli. No teraz grali z Legią, ale jak oglądałem ten mecz, no to też na pewno nie mieli się czego wstydzić, bo mimo że przegrywali 2-0, złapali kontakt i później też no, dążyli do tej bramki. Niestety tam trochę indywidualnych błędów, przez to stracili te bramki, ale myślę, że teraz są bardziej na tej fali wznoszącej niż tak jak zaczęli sezon. Rozumiem. Zerknę tylko szybciutko na czat. Jak wspominasz pracę z trenerem Kamilem Kieresiem? Pytał użytkownik o niku Essalol. No, to był dla mnie taki rok doświadczeń. No, ja też dziękuję trenerowi za to, że dał mi dużo szans, że uwierzył we mnie.
Ja też myślę, że odpadzałem się na boisku i ten rok współpracy z trenerem wspominam bardzo dobrze. I a propos trenerów, kolejne z pytań, które wcześniej do nas nadeszły, mianowicie z którym z trenerów, którzy dotychczas Cię prowadzili, najlepiej Ci się współpracowało, kto najwięcej Cię nauczył? I ja myślę, że z tego grona na razie wykluczmy trenera Mamrota, żebyś nie miał potem jakichkolwiek problemów, gdybyś nie daj Boże go nie wymienił. No dobrze, no ja w sumie z wieloma trenerami nie pracowałem. Ja miałem w okresie w Łęcznej najdłużej pracowałem z trenerem Pogonowskim i jemu też dużo zawdzięczam, bo w tym właśnie okresie młodzika, trampkarza, on wpajał mi ważne rzeczy, że muszę szybko grać w piłką przez moją posturę, że jeżeli będę woził się z tą piłką i kiwał, no to mnie po prostu będą miażdżyli, że tak powiem. I tu jestem wdzięczny za to, że on nauczył mnie takiego grania bardziej, żeby być mądrzejszym po prostu przeciwnika. Też miło wspominam współpracę z trenerem Szymczakiem. On był trenerem naszych kadr wojewódzkich. Ja też, on był moim trenerem przez 3 lata, bo ja byłem w sportowym liceum i trochę te miałem na zmianę treningi takie szkolne. W gimnazjum sportowym tam mieliśmy też fajną taką ekipę, bo ludzie się zjechali z całego województwa do jednego internatu i była fajna atmosfera i był też fajny poziom tych treningów. Uśmiechasz się, mówiąc o tej fajnej atmosferze, to ja nie będę dopytywał. Nie, bo to fajne po prostu wspomnienia, dużo się działo i takich rzeczy się nie zapomina. I od trenera Szymczaka to był taki dobry trener psycholog, z którym nadal mam kontakt, taki miał bardzo fajne podejście do zawodników. Byliśmy tak, że tak powiem, blisko z nim, ale też nie za blisko, bo wiadomo, to też jest złe. Ale no, byliśmy w młodym wieku wtedy, w tym internacie i można powiedzieć, że on był dla nas takim drugim tatą, że tak powiem. Z wszystkim mogliśmy do niego pójść, z każdym problemem, czy to boiskowym, czy pozaboiskowym. No i cieszę się, że jeszcze do dzisiaj tam mam z nim kontakt. No i teraz jeszcze bym przeszedł do trenera Kobeszko, bo tutaj... Nie możesz pominąć. Nie mogę pominąć, bo wyciągnął mnie z Górnika. On właśnie chciał mnie do tego zespołu, który stworzył. No, stworzył bardzo fajny zespół. Jeszcze tylko powiem, że o Orły Kobeszki też będzie pytanie. Orły Kobeszki, tak. To później przejdziemy do tego. No, ale trener Kobeszko, no... Naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy mnie nauczył, już takich bardziej zaawansowanych, bo już byliśmy w takim wieku, że niby jeszcze byliśmy młodzi, ale jednak to już taki wiek, że mogliśmy pukać do tej piłki seniorskiej, także on zwraca zawsze uwagę na takie detale. No, jak wcześniej mówiłem o trenerze Pogonowskim, to były bardziej takie elementy techniczne i tak dalej, a tutaj trener Kobeszko też wpoił dużo takich rzeczy odnośnie myślenia na boisku, gdzieś tam takich kwestii poruszania się, rozumienia gry, także to teraz, co od niego wyniosłem, to staram się używać i to wszystko. Przyszło mi tak do głowy w trakcie rozmowy z trenerem Herbesem, którego serdecznie pozdrawiamy, jeżeli ogląda, który niedawno opuścił naszą akademię. Dużo poświęciliśmy rozmowie na temat tego, jak ważna jest rola, to o czym Ty mówiłeś przed chwilą, trenera w szkoleniu młodzieży. Mam na myśli jego bycie psychologiem, tak jak powiedziałeś, takim trochę drugim ojcem. On wtedy mówił o tym, że trzeba rozwiązywać przeróżne problemy, nie tylko te sportowe, ale nie wiem, jak są chłopaki spoza Białegostoku, dotyczące internatu, nawet takie prozaiczne i z perspektywy osoby, powiedzmy, dorosłej. Nieistotne, jak nie wiem, zgubiona torba z ubraniami, albo niemożliwość wyjazdu do rodziców, albo zepsuty komputer. Tych problemów jest mnóstwo. I dobry trener temu musi poświęcać często równie dużo uwagi, co rzeczom boiskowym.
Zgodzisz się z tym, jak to wygląda z twojej perspektywy jako zawodnika, który przeszedł tę drogę, no bo z terenami młodzieży pracowałeś także w Białymstoku, w Łęcznej, w Białymstoku, czyli dosyć daleko od twojego miejsca zamieszkania. No tak, ja myślę, że w takim młodym wieku to jest na równi ważne z elementami piłkarskimi, czyli trener musi być jednocześnie takim nauczycielem. Wiadomo, że jako młody zawodnik to też patrzysz na trenera z takim, że on jest twoim autorytetem, tak, że bierzesz od niego zachowania, to jak on się też, jak traktuje ciebie, to ty później możesz traktować innych, tak. I takie rozwiązywanie, pomaganie przez trenera zawodnikom jest ważne, no bo w takim młodym wieku nie wiadomo, co w tej głowie siedzi młodym i takie przeróżne sytuacje, jakieś drobnostki, czy tam jakieś problemy ze szkołą, z rodziną, to myślę, że to też ma swój wpływ później na boisku, na treningu, że ta głowa nie jest czysta, gdzieś tam, okej, na przykład wiele osób ma tak, że mimo tego, że gdzieś tam ciężej mają w innych sprawach, to wychodzą na boisko i zapominają kompletnie, ale niektórzy na pewno też tak mają, że ciężko im się po prostu oderwać mimo tego treningu, że te wszystkie rzeczy siedzą w głowie i warto mieć takiego człowieka, który gdzieś tam to z góry na ciebie patrzy, widzi ciebie i chce ci pomóc po prostu. Ciebie trzeba było temperować, jak byłeś młodszy, czy wprost nie, przeciwnie, pobudzać raczej? Nie, ja byłem grzeczny, ja byłem zawsze skoncentrowany na treningu i też takich problemów poza treningowymi nie miałem. Rozumiem. Mówiłem ci o tym, że nadeszły, i naszym widzom zresztą też, nadeszły do nas pytania od twojego kolegi z drużyny. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo i przyjemnie. Kilka z nich mam tutaj teraz przed sobą i może od pierwszego zaczniemy. Karol, dostaliśmy informację, że koniecznie musimy cię zapytać o jedną kwestię. Czy otworzyłeś oczy pewnej dziewczynie? Pytanie od twojego kolegi. Podobno będziesz wiedział, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, ale takie kwestie z dziewczynami wolałbym tutaj nie poruszać. Tak, bo on, myślę, że nie, pytanie nie na miejscu ogólnie. A pozdrawiamy kolegę. Ja też pozdrawiam. Czyli co, przejdziemy dalej. Tak, tak. No, dyplomatycznie. Powiedz mi, proszę, może tak zmienimy ton rozmowy na nieco luźniejszy. Twoje ulubione miejsca w Białymstoku? Nie możesz powiedzieć kluby. Nawet nie miałem tego na myśli. Nie wiem skąd jakieś dywagacje. No na pewno rynek mi się bardzo podoba. Fajnie to wszystko wygląda. No i oczywiście dementujemy. To tylko taki żarcik z tymi klubami. Oczywiście. Ja tak Białegostoku też nie zwiedzam. Gdzieś tam mam swoje gdzieś tam restauracje, z którymi chodzę do z kolegami. Czyli raczej relaks. Tak, raczej większość wolnego czasu spędzam u siebie w domu. Nie ma czasu na jakieś wyprawy. Rozumiem. Czy zwiedzanie. Gdybyś mógł wziąć jedną rzecz od jednego z kolegów z drużyny, to co by to było i dlaczego Zewniak Pospisila? Oj, zdecydowanie tak. Zdecydowanie Zewniak, bo mam problemy też z tą lewą nogą, a Pepik, mimo tego, że nie używa tej lewej nogi zbyt często, no to ma w zamian tego Zewniaka, więc jak zejdzie na lewą stronę, no to nie musi używać tej lewej, tylko ma tego Zewniaka. Ja jak zejdę na lewą, to z tą lewą jednak mam trochę kłopoty i muszę się ratować innymi rzeczami, także no zazdroszczę mu tego. Nie wiem, czy się urodził z tym, czy to wytrenował, ale chciałbym to też mieć. A właśnie, uważasz, że to jest taki aspekt, zostańmy przy tym Zewniaku, do wytrenowania, czy raczej trzeba się z tym urodzić? Ciężko powiedzieć. Wiadomo, że trening czyni mistrza, tak, ale czasem są takie cechy wrodzone, że tak powiem, że ciężko coś przeskoczyć, że tak powiem. Myślę, że
taka rzecz no, wymagałaby ogrom po prostu pracy i nie wiem, czy doprowadziłbym ją do takiego poziomu. Tak samo jak są zawodnicy obunożni. No. Często jest tak, że po prostu ktoś ma tą prawą, lewą i nie poświęcił dużo czasu, żeby ją wytrenować i po prostu to ma, a niektórzy są raczej, mają jedną dominującą i nad tą lewą muszą dużo więcej pracować niż ktoś inny. Trochę niesprawiedliwe, ale życie nie jest sprawiedliwe często i swoje mankamenty trzeba trenować. Jeżeli u Pepika mówimy o zewniaku jako o takim znaku firmowym, to czy ty u siebie dostrzegasz taki znak firmowy, już go wyrobiłeś, czy jeszcze to wszystko przed tobą i masz zamiar się czymś takim w przyszłości charakteryzować? No bo wiesz, o co mi chodzi. Są zawodnicy, tak jak właśnie Martin, że mówisz po spisil, myślisz zewniak. Był, nie wiem, na przykład Ricardo Quaresma, który bardzo często grał Raboną. Byli zawodnicy jak Nakamura, słynący z rzutu wolnego. No, ja myślę Struski i nie wiem, nie wiem jaki ten, dobra jaki graf, mam dobra znak graf, charakterystyczny. Dobra gra w FIFA. Oby to nie była fryzura cały czas, ale... O fryzurę też mamy pytanie. Ale mam nadzieję, że w przyszłości to będzie jakaś cecha wojskowa. Skoro poruszyłeś ten temat, to przejdźmy do tego pytania dotyczącego fryzury. Teraz go tutaj nie widzę, ale pamiętam. Pytanie mniej więcej brzmiało tak. Jak podobała ci się ksywka, pseudonim, który nadali ci koledzy w trakcie pobytu w kempie? Dla niewtajemniczonych powiem Locatelli. A bardzo, bardzo przyjemnie, ale ona trochę już tak ucichła, że tak powiem. Wygasa. Tak, wygasa, bo jednak na obozie miałem trochę dłuższe. Teraz już tak ściąłem trochę, więc i ksywka trochę... A Locatelli to chyba trochę podobna do twojej pozycji, tak? No, myślę, że bardzo podobna. Śledzisz trochę jego? Śledzę. Widziałem, i coś że... więcej niż tylko ksywka? Czy myślisz, że możesz się w jakimś stopniu porównywać do włoskiego pomocnika? Porównywać na pewno nie, ale uczyć się. Nie, wiadomo, o co chodzi. Tak, no. Uczyć się. No ja oglądając mecze... Dużo meczów oglądam i dużo zwracam uwagi właśnie często nie tam, gdzie jest piłka, tylko tam, gdzie są zawodnicy na mojej pozycji, co tam, jak oni się poruszają, jak się zachowują, także z każdego meczu próbuję też wyciągnąć takie rzeczy dla siebie. A propos poruszania się, też jedno z pytań dotyczyło formacji, w której obecnie występujecie. Trójka obrońców to jest relatywnie nowa rzecz, jeżeli chodzi o grę Jagiellonii. W tym sezonie, jeżeli mnie pamięć nie myli, we wszystkich meczach graliście trójką z tyłu. Co to dla ciebie, jako dla pomocnika, oznacza w porównaniu do systemu na przykład z czwórką obrońców? No wiadomo, że zadania są... I inne, ale też podobne. No, inaczej to też wygląda w momencie na przykład defensywy, bo to, że gra się trójką obrońców, to tak naprawdę to jest taki płynny system, że w defensywie praktycznie się przechodzi na piątkę i ci środkowi pomocnicy mają, że tak powiem, trochę inne zadania niż jakby się grało w czwórce, bo wiadomo, że ta czwórka to też ma i skrzydłowych, którzy schodzą. My takich skrzydłowych no, mamy tylko, że tak powiem, dwóch wahadłowych, także no osobiście porównując ten system do czwórki, to podoba mi się rola tych środkowych pomocników na boisku. Ja myślę, że też staram się odnajdywać w niej dobrze i na pewno jak patrzę na moją pozycję i moje zadania, no to czuję się komfortowo. A to dla ciebie jest, no już nie pierwszyzna, bo kilka spotkań rozegraliście, ale powiedzmy, pierwszy kontakt z systemem z trójką obrońców, czy miałeś już wcześniej okazję grać w takim ustawieniu? Pierwszy kontakt taki, żeby... Wiadomo, że grałem w takich meczach, gdzie się przechodziło na trójkę, ale to nie było trenowane, to nie było gdzieś tam przed meczem ustalane na treningach, tylko sytuacja boiskowa tego wymagała, jakaś czerwona kartka, czy tam, czy przegrywanie meczu 2-0 i się wtedy przychodziło na tą trójkę, ale tak, żeby trenować to i nie wyłamywać się z tego systemu, cały czas grać
tą trójką, to pierwszy raz. A abstrahując od Jagiellonii, odchodząc w ogóle od tematu naszej drużyny, teraz system, ustawienie z trójką z tyłu jest bardzo popularne. Bardzo wiele ekip gra. Myślisz, że to jest kwestia tego, że to ustawienie naprawdę daje przewagę nad rywalem? Jakiś element zaskoczenia, coś pozwala grać w jakiś inny sposób niż dotychczas? Czy to po prostu jest kwestia mody i tego, że wszyscy tak grają? Nie, ja myślę, że to ustawienie daje dużo więcej możliwości. Z przodu, gdzieś tam przy dobrym poruszaniu się zawodników, to jest taki system, którym łatwiej, myślę, że zdominować przeciwnika niż czwórką. Chociaż wiadomo, że te systemy, jak się mówi, że ktoś gra czwórką, ktoś gra trójką, to jednak jest takie umowne, bo może być tak, że zespół niby jest na papierze w czwórkę, a jak przychodzi do ofensywy, to załóżmy, że jest trójka, bo na przykład szóstka cofa się, wchodzi między stoperów, boczni obrońcy idą jako wahadłowi, a skrzydłowi na przykład schodzą jako dwie dziesiątki. No to jest tak, że każdy trener ma swoją filozofię i myślę, że to, co na papierze, to nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje na boisku. Okej. Okay. Satysfakcjonująca odpowiedź. Kto był twoim idolem w dzieciństwie? Na kim się wzorowałeś? Mam taką dwójkę z Barcelony. Xavi, Iniesta. Nie z Borussii? Nie, nie. Aż takich wirtuozów tam nie było. Nie w Borussii. Także. A Iniesta jeszcze podpatrujesz? Bo jeszcze przecież gra. Jeszcze. Nie, no. Radzi sobie. Japońskiej ligi nie mam wykupionej. Także. Ale wszystkie pozostałe europejskie ligi? Tak. Tak, tak. Ale, azjatyckich nie? Nie, japońskiej też nie miałem okazji śledzić ani oglądać. Okej. Okay. Powiedzmy, że zaliczamy taką odpowiedź. Jak oceniasz potencjał młodszych kolegów obecnie przebijających się do składu pierwszego zespołu? Na pewno każdy z nich ma duży potencjał, bo w takim wieku przypadkowych ludzi po prostu w takim wieku nie ma też przy pierwszym zespole. Ktoś w nich coś widzi, oni też pokazują na treningach, mają swoje dobre momenty, mają też gorsze, wiadomo, bo każdy ma lepsze i gorsze, ale to są zawodnicy, w których na pewno warto inwestować i warto patrzeć w przyszłość. Skoro mowa o młodzieży, to chyba musimy przejść do tematu, który już wcześniej nieco poruszyliśmy, czyli, mówiąc kolokwialnie, orły kobeszki. Jedno z pytań, które do nas zostało nadesłane, też właśnie tej kwestii dotyczyło. Jak wspominasz ten okres, tę drużynę, która, przypomnijmy, że sięgnęła po złoto Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów w 2017? Nie, no same super wspomnienia, bo i cała atmosfera w tej drużynie od początku do końca była naprawdę bardzo fajna. My też czuliśmy wsparcie od trenera, czuliśmy wsparcie od jeden od drugiego, że tworzyliśmy po prostu fajną ekipę i no przez to właśnie wygraliśmy to złoto. No, jedno z moich lepszych wspomnień w mojej przygodzie i nie zapomnę tego nigdy. A tam było w tej drużynie kilku zawodników, którzy obecnie są z tobą w pierwszym zespole. Jest też kilku przebijających się. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale na przykład taką osobą jest Eryk Matus. No tak, z Erykiem już od momentu, jak przyszedłem do Białegostoku, no to byliśmy razem w drużynie. Także zawsze był uznany z tego, że no nie dało się go zajechać. Płuca żelazne i z tego szybki, no fajnie zawsze to fajnie się z nim współpracowało na boisku i cieszę się, że teraz też razem trenujemy i jesteśmy ze sobą na co dzień w szatni. To też było jedno z pytań, które do nas nadeszło odnośnie właśnie tej drużyny trenera Kobeszki. Kto twoim zdaniem wtedy, jak szliście po to złoto, miał największy potencjał? O kim wtedy byś powiedział, że zrobi największą, no powiedzmy, karierę, chociaż ja widzę, że ty wolisz przygodę z piłką. No, no tak myślę, że lepiej. Tak skromniej trochę. No ciężko powiedzieć, bo my mieliśmy taki bardzo fajny, wyrównany zespół, bo ta rywalizacja naprawdę była duża i też każdy po prostu zagryzał zęby, jak się musiał siąść na ławce, chociaż naprawdę każdy prezentował fajny poziom, ale myślę, że
na końcówkę tego sezonu, gdy zdobywaliśmy złoto, no to Mikołaj Nawrocki i Bartek Bida byli wtedy w tej celiotce starszej, oni zeszli do nas na finały, no to to naprawdę był dla nas taki po prostu takie wzmocnienie, że każdy się po prostu nas bał, jak patrzył się na ten skład. No, to byli reprezentanci Polski, no i myślę, że na nich dwóch, że Bitka i Miki, no to naprawdę wielkie wtedy talenty. Teraz myślę, że również i życzę jak najlepiej, żeby się jeszcze wyżej przebijali. Jest właśnie pytanie o Mikołaja Nawrockiego. Czy mógłbyś powiedzieć o nim kilka zdań? Co sądzisz o tym zawodniku? Już poniekąd odpowiedziałeś. Miał ogromny potencjał, pewnie wciąż ma, ale jednak gra w drużynie rezerw. No, z Mikim Nawrockim to znam się praktycznie od Pucharu Tymbarku. Także jak mieliśmy 10 lat, to wtedy się poznaliśmy, byliśmy razem na tym Tymbarku. I później byliśmy też razem w gimnazjum w Lublinie, także wszystkie moje tak jakby lata młodzieńcze, no to gdzieś tam razem graliśmy. Później byliśmy razem w Jagiellonii, razem też mieszkaliśmy przez rok. I co mogę powiedzieć, no Miki ma w sobie coś takiego, że ma taki luz swój na boisku i jak się patrzy na niego, to tak widzi się, że on ma wielki potencjał i co mogę powiedzieć, no on dużo kontuzji miał przez ten moment. Nawet ostatnio też. Tak, i to naprawdę to są takie rzeczy, na które ciężko mieć też wpływ i takie rzeczy też działają na pewno na głowę i na psychikę tego, że później jak się ma te parę kontuzji, to już to zostaje w głowie i po prostu życzę tego, żeby te następne omijały szerokim łukiem, bo naprawdę od niego bym na przykład wziął tą lewą nogę, bo on ma te obie nogi i jakbym miał wybrać zewniaka Pepika czy lewą nogę Mikiego, to bym musiał się zastanowić wtedy mocno, bo wrzuca, pamiętam jak graliśmy w celiotce, no to podchodził do rożnego, prawa wrzuca, z lewej strony rożny, lewa wrzuca, no i to są takie atuty, które na pewno przyciągają uwagę i dają też dużą przewagę nad innymi. I ma taki potencjał, że po prostu życzę mu jak najlepiej, bo wiem, że może osiągnąć bardzo dużo. Z tego, co zaobserwowałem też śledząc mecze trzeciej ligi, zachęcamy do oglądania, transmisja również na Jaga TV, to Mikołaj też często jest wyznaczany do rzutów wolnych, jak jest zdrowy. To też jest element, który w jego grze, jakby to powiedzieć, budzi respekt wśród rywali, bo tak mam wrażenie, że troszeczkę niepewnie podchodzą do całej sytuacji, kiedy to Mikołaj ustawia piłkę. No nie, no tak, ułożoną stopę ma, zawsze miał i dużo tych bramek z wolnych strzela, dużo tych asyst rożnych też ma, także no i też uderzenie z dystansu, także no, że tak powiem, ma wszystkie cechy, które go napędzają, które mogą mu pozwolić rozwinąć się mega. W jakiś sposób przez Mikołaja Nawrockiego chciałbym przejść do kolejnego tematu w trakcie naszej rozmowy, czyli tematu reprezentacji Polski. Mówiłeś o tym, że Mikołaj był wtedy reprezentantem Polski. Ty jesteś nim teraz, a niedawno byłeś na kadrze do lat 20. Zresztą z innym z Jagiellończyków. Zagrałeś kilkadziesiąt minut. Jak oceniasz swoje szanse na ponowne powołanie, jak Ci się podobało, bo to też były pytania nadesłane przez naszych widzów, jak Ci się podobało na zgrupowanie, jak oceniasz atmosferę, poziom? No miałem tą przyjemność, że byłem pierwszy raz na kadrze Polski, także w ogóle wcześniej się nie spodziewałem, to była taka informacja nagła, także naprawdę bardzo się ucieszyłem i co mogę powiedzieć, no na pewno duże doświadczenie, fajne przeżycie, bo poziom naszych przeciwników. Graliśmy pierwszy mecz z Włochami. To byli zawodnicy, którzy praktycznie mało który miał występ w piłce seniorskiej, a my wszyscy tutaj w Ekstraklasie występujemy. A naprawdę było widać taki poziom wyszkolenia i technicznego, i taktycznego, że naprawdę wow, bo to byli praktycznie większość chłopaków to była z Primavery i... Dodajmy, że spotkanie zresztą niedaleko Białegostoku miało miejsce, bo w Łomży graliście. Tak, w Łomży na stadionie. No ale myślę, że
też w tym meczu, mimo że przegraliśmy 2-0, no to pokazaliśmy się w wielu momentach z dobrej strony, takiej, że mecz Polska-Włochy, każdy by myślał, że tylko Włosi będą prowadzić grę, a tak naprawdę posiadanie było takie 50-50 i pokazaliśmy, że też to nasze, ta nasze szkolenie i tak dalej idzie w dobrym kierunku, że okej, jeszcze dużo brakuje, ale są tak jakby takie sytuacje, takie akcje w meczu powtarzane, że no Włosi też by chcieli takie akcje zagrać tak samo. Także później ten drugi mecz z Portugalią, no to 0-0, także wynik satysfakcjonujący dosyć, ale też mieliśmy swoje sytuacje, żeby ten mecz wygrać, ale to był taki towarzyski turniej, także też nie było jakiejś szczególnej presji, że tak powiem, i zaszczyt było zagrać po prostu w biało-czerwonej koszulce z orzełkiem. A masz sygnały od selekcjonera, czy jesteś pod lupą, wciąż jesteś w gronie obserwowanych zawodników? Tak, no nie wypadamy. Ci, co byli na kadrze, na pewno nie wypadają z tej lupy i dalej są brani pod uwagę, a na ten moment nie mogę powiedzieć, czy dostanę powołanie, bo nie wiem. Wiadomo. Zobaczymy. Który z chłopaków, mówię o naszych chłopakach, o polskiej kadrze, zrobił na tobie największe wrażenie? Bo też trzeba dodać, że jeżeli się nie mylę, tam jest kilku zawodników grających na co dzień poza granicami Polski. No tak, ciężko powiedzieć o jednej osobie, bo naprawdę... Możesz wymienić kilka. Poziom był... zaraz mogę to zrobić. Poziom był taki naprawdę wyrównany. Widać było, że każdy gdzieś tam się już ograł, że już z tej seniorskiej piłki trochę liznął. Ale co rzuciło mi się w oczy, to na pewno, że ci zawodnicy, którzy byli we Włoszech, tak? Na przykład Szymek Czysz, no to było widać, że taka trochę włoska szkoła, fajnie się na niego też patrzyło, fajnie ma taki luz właśnie w prowadzeniu, dobry technicznie zawodnik, tak samo Olaf Kobacki, teraz jest w Arce, też widać taką odwagę, taką technikę, przebojowość, że tego we Włoszech właśnie uczą. Myślę, że takie analizy już godne szkoleniowców przeprowadzasz dotyczące... A jestem akurat na studiach takich trenerskich, że tak powiem, i takie rzeczy już trochę mi wpadają w oko. No, dopiero pierwszy rok. Wtedy już tak daleko wybiegasz w przyszłość z panami? Nie, niedaleko, ale skoro mam czas gdzieś tam się czymś zająć, no to fajnie by było, nie mówię, że plan B, ale jeżeli... Ale jakikolwiek jeszcze. Jakikolwiek, nie tylko kariera zawodnika, ale później na przykład chciałbym na przykład zostać trenerem. Bardzo lubię takie rozmowy, w których mój rozmówca wyręcza mnie z konieczności jakiegoś płynnego przejścia z tematu do tematu, a ty, poruszając aspekt studiowania, właśnie w ten sposób mnie wyręczyłeś. Tutaj jedna z kwestii, jedno z pytań dotyczy nauki. Bardzo dobre wyniki w nauce. To być może można uznać za twój znak rozpoznawczy w latach poprzednich. Tam nawet chyba było stypendium od prezydenta Truskolaskiego, jeżeli się nie mylę. Było, no tak. To jak to było z tą nauką? Zawsze powyżej 5? Średnia oczywiście. Chyba tak. Chyba pasek. Pasek był zawsze, ale czy raz było poniżej 5, to może, ale tak ogólnie to było powyżej 5. No. To który przedmiot był twoim ulubionym? WF? Geografia? Nie, geografię. Akurat geografię rozszerzałem na maturze, nie poszło mi jakoś wyśmienicie. Jakie jeszcze miałeś przedmioty? Te tak ogólnie raczej ścisłe, czy raczej humanistyczne? Nie wiem, ja ogólnie tak odnajdywałem to się... To ogólnie dobre, ta, ogólnie ta, ze wszystkiego. Tak, odnajdywałem się nieźle, no. W humanistycznych i w tych ścisłych, ale tak dużo czasu na naukę nie poświęcałem, że tak powiem. Trochę z lekcji wyciągałem, tak mi się wydaje. Fajnie. Dobrze jest mieć taką łatwą głowę do wiedzy. To, żeby nie było ci tak przyjemnie, wrócimy do trudnych pytań, które już pierwsze poruszyliśmy. Tak jak mówiłem, zasięgnęliśmy języka i teraz może troszeczkę cię bardziej przycisnę. Słyszeliśmy, że jesteś bardzo dobry w pewną grę karcianą.
Czy możesz nam powiedzieć, jaka to jest gra? W kuku, tak. No, w Macao jestem też dobry. Także kuku i Macao to takie moje dwie najmocniejsze gry, że tak powiem. Poza FIFA. Tak, czy oprócz karciane, FIFA? Mówiliśmy karciane. A, okej. Okay. I w Uno jeszcze jestem dobry. Czyli jakby coś można próbować z tobą stawać w szranki, czy raczej z góry przegrana będzie? Nie, no można próbować, ale... Próbować można zawsze, tak? Można zawsze próbować, ale nie obiecuję, że ktoś mnie pokona, także... Wakacje w Polsce czy za granicą? Wakacje to brzmi bardzo fajnie. Chciałbym mieć wakacje dłuższe trochę niż ostatnio. Bo ostatnie dwa lata to raz teraz miałem bardzo krótką przerwę, bo z pierwszej ligi baraże najdłużej graliśmy. Tutaj Ekstraklasa szybko zaczynała, także nie zdążyłem odpocząć, ale wyjechać nie zdążyłem. Ale jeżeli miałbym wybrać w Polsce czy za granicą, to za granicą zdecydowanie. Gdzie? Gdzie? Raczej kierunki... Gdzieś, gdzie ciepło. A, okej. Okay. I można sobie poleżeć. Nie, raczej nie zwiedzanie, tylko odpoczywanie. Okej. Okay. Już 26, więc powoli będziemy zbliżali się do końca. A teraz chciałbym wrócić jeszcze dosłownie na jedno pytanie do tematów nieco poważniejszych. To pytanie, które do nas nadeszło, poniekąd koresponduje z tym, o czym rozmawialiśmy z Bartkiem Bidą jeszcze w trakcie naszego pobytu w kempie. Tam na jednym z live'ów jedno pytanie, które doszło do Bartka, brzmiało mniej więcej tak. Jak się czułeś, wyjeżdżając w tak młodym wieku ze swojego rodzinnego miasta, dosyć daleko, bez rodziców, będąc sam, musząc sobie poradzić w obcym, co tutaj dużo mówić, środowisku. Do ciebie pytanie podobne. Ty, wyjeżdżając z Łęcznej do Białegostoku, nie jest wprawdzie tak daleko jak z Rzeszowa do Białegostoku, ale to jednak no, jest dosyć duża odległość. Jak sobie poradziłeś z tym, że nagle, może nie z dnia na dzień, ale musiałeś jednak wziąć na siebie większą odpowiedzialność za takie zwykłe, codzienne sprawy? To znaczy, powiem tak, ja byłem trochę bardziej przygotowany, bo będąc w gimnazjum w Lublinie, z Łęcznej jest do Lublina z pół godziny, ale jednak mieszkałem wtedy w internacie. I od poniedziałku do czwartku byłem poza domem, na weekend zjeżdżałem, także już trochę byłem bardziej samodzielny już w gimnazjum, także ta decyzja o przenosinach do Białegostoku nie była dla mnie trudna, bo wiedziałem, co chcę robić dalej w przyszłości, rodzice też zawsze pełne wsparcie mi dawali, wiadomo jak to rodzice też. No, niby... nie możesz powiedzieć, że pewnie się bali, jak sobie na poradzisz. Na pewno się bali, na pewno początki były cięższe, pewnie na pewno tęsknili, a ja też tęskniłem, ale jednak ten mój cel, czyli tutaj rozwój, wziął górę i trafiłem też na dobrych ludzi, na fajnych znajomych, mieliśmy tutaj fajną tą klasę liceum, także wszyscy się trzymaliśmy razem i to na pewno dodawało otuchy. A jak to wyglądało w tych pierwszych miesiącach twojego pobytu w Białymstoku? Jak często jeździłeś do Łęcznej? Były jakieś takie rzeczy, z którymi sobie nie radziłeś i musieli przyjechać rodzice załatwić do ciebie, pomóc? Nie, to akurat nie przyjeżdżałem zbyt często, może raz na 3 miesiące. Rodzice też nie musieli interweniować, nie musieli przyjeżdżać. No tak jak mówiłeś, bardzo grzeczny chłopiec, tak? Dokładnie, tak, nie sprawia problemu. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to również będzie pytanie dotyczące poniekąd tego, co się działo w kempie. Pamiętasz, była familiada. Brałeś udział, jeżeli mnie pamięć nie myli, wygraliście zresztą. Tak. Tam wtedy miały być właśnie Orły, Kobeszki, zabrakło Witki, zabrakło Bebe chyba, tak? Tak, no zabrakło, tylko ja zostałem. Tak, ale a i Eryk jeszcze. Eryk jeszcze, tak, ale wygraliście. I jedno z pytań w naszej jagiellońskiej ankiecie dotyczyło tego, który zawodnik Jagi ma najlepszy, twoim zdaniem, samochód. Tam dosyć niespodziewanie, zresztą chyba dla samego siebie, zająłeś wysokie, bo drugie miejsce. No i jak się czujesz z tym, że chłopaki tak wysoko oceniają twój samochód, twoje auto?
Nie wiem, możemy teraz wyjść, zobaczyć moje auto, podziwiać, no, ale nie dziwię się, no, taka czerwona strzała to nie zdarza się zbyt często, także jak widzą ludzie na mieście, czy zawodnicy, jak podjeżdżam pod klub, no to naprawdę robi wrażenie, ale nie tak. Tak, dla ścisłości jeżdżę Peugeotem 207. Także. No, myślę, że nie ma się czego wstydzić. Nie, no jasne, że nie. Auto to jednak ma służyć głównie do transportu, co tutaj dużo mówić. Tak. No i dobrze, może już ostatnie pytanie od naszego wspólnego znajomego, powiedzmy, tajnego informatora z drużyny. Doszły do nas słuchy, że w szatni miałeś ksywę Ksiądz Karol. Czy to prawda i skąd się to wzięło? Ksywkę wymyślił Adel Borysiuk, także ex-zawodnik Jagiellonii. Pozdrawiam serdecznie. Z czego ona się wzięła? Ja do końca sam nie wiem, ale myślę, że tego, dlatego, że właśnie byłem taki grzeczny. Spokojny. Tak. Także. Ale nie miałeś problemu z tym, że w ten sposób. Ale nie, to głównie on tak na mnie mówił. To nie była taka ksywka popularna, tylko on tak mówił ale miło bardzo wspominam tamten okres też. Czyli Ksiądz Karol to nie jest jakaś. Ja w ogóle nie wiem, to nie potrafię wytłumaczyć za bardzo dlaczego. No, trzeba by chyba było Ariela spytać, tak, ale teraz będzie. On daleko jest stąd. Tak. Ostatnio zresztą oglądałem fragment rozmowy właśnie z nim na temat tej jego gry w Indiach. Swoją drogą dosyć zaskakujący kierunek, no ale oczywiście życzymy powodzenia. Pozdrowienia dla nas z Nowego Sącza, tam też mamy kibiców, my również serdecznie pozdrawiamy i co, będziemy chyba kończyć, powiedz może na sam koniec już ten mecz z Lechem, piątek, jakimi słowami, jeżeli możesz to do tej kamery, zachęciłbyś kibiców do przyjścia na to spotkanie, do tej tutaj, po twojej prawej stronie. No mecz z Lechem na pewno dla wszystkich jest niezwykle ważny, zarówno dla nas, dla wszystkich zawodników, dla trenerów, też dla kibiców, dla całego klubu. Możemy wam obiecać, że każdy tutaj, każdy z zawodników będzie gryzł trawę, będzie zdeterminowany do ostatniej minuty, żeby ten mecz wygrać. I potrzebujemy waszego wsparcia. Wiemy, że nasze wyniki nie są takie, jakie każdy by oczekiwał, ale musimy się przełamać i do tego potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Moim i państwa gościem był Karol Struski, to był 10. odcinek Studio Słoneczne. Do usłyszenia i zobaczenia już za tydzień. Kłaniam się, Marcin Wychowit. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.